Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Na dzisiejszej specjalnej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o zmniejszeniu podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obowiązujące stawki z roku 2013 będą zmniejszone do poziomu z roku 2012. Radni Jaworzno Moje Miasto oraz PiS wstrzymali się od głosu, a radni PO, WDJ i Skutecznie dla Jaworzna głosowali za obniżeniem podatków. Przeciw uchwale głosował tylko jeden radny, Jerzy Nieużyła, który w świątecznym klimacie wypowiadał się o budżecie. I tak jak rodzic wie, że musi odkładać co miesiąc określoną kwotę pieniędzy ze swoich dochodów, by móc spełnić marzenia syna o zdalnie sterowanym samochodzie, nartach, rowerze, tak rada musi zdecydować o podatkach, które zbierane przez cały rok od mieszkańców posłużą do spełnienia sprecyzowanych, konkretnych marzeń mieszkańców dotyczących ich otoczenia. Wychodząc z tego założenia, podatki powinny być na tyle wysokie, by wpływy do budżetu miasta pozwalały na systematyczny jego rozwój. Mieszkaniec, który wraz z innymi sąsiadami od kilkunastu lat zabiega o wykonanie trwałej nawierzchni ulicy, przy której mieszka, a który teraz będzie miał obawy, że znów zabraknie pieniędzy w budżecie na tę zaplanowaną na przyszły rok inwestycję. Po tym wystąpieniu dyskusja nabrała rumieńców. Przedstawimy Państwu jej telegraficzny skrót. Także pamiętajmy, są prezenty, ale są także rózgi. Czyli teraz konkretnie trzeba powiedzieć, z czego trzeba będzie ściągnąć te 2 200 000. Gra polityczna przenosi się teraz na gruntówki. Czy zatem obiecane drogi nie zostaną wybudowane ze względu na zmianę stawek podatkowych? Opozycja żąda szukania oszczędności w innych obszarach, na przykład w administracji. Konsekwencją powinno być zaoferowanie przez państwa propozycji, z czego te pieniądze zdjąć. Dzisiaj przed wejściem na salę dostaliśmy propozycję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, jeżeli chodzi o remont dróg gruntowych w 2014 roku. Ja proponowałbym, żeby Państwo teraz usiedli i wykreślili z tego część tych ulic, bo przecież Państwu tak dobrze idą zmiany w budżecie. Na przykład 2 700 000 to oświetlenie miasta przez cały rok. Wyłączmy światło. To zadanie też powinno być realizowane inaczej. To najpierw Wysoka Rada powinna przyznać pieniądze Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, a dopiero potem powinno się spotkać, odbyć spotkanie z mieszkańcami, a nie na odwrót. Potem znowu w gazetach wszystkich okolicznych pojawi się, jeżeli nie zdejmiemy dzisiaj i uchwalimy podatki w nowej wysokości, radni zabrali z Byczyny tą i tą ulicę, radni zabrali z Jelenia tą i tą ulicę, radni zabrali z Dąbrowy. Nie, panie prezydencie, nie. To pan po prostu wystąpił przed szereg, nie mając takich uprawnień rady. Nie ma pan takich uprawnień. Zrobił pan spotkania, powiedział pan, no to proszę teraz za to zapłacić, no. Jak pan obiecał, to proszę zrealizować. No co stoi na przeszkodzie z pańskiej pensji, no. Przepraszam za tutaj język taki slangowy. Dlaczego grzebiecie, proszę Państwa, w tym budżecie, jeżeli się na nim nie znacie? Będzie prowizorium budżetu, będą komisje, będziemy dyskutować i pochylimy się nad tym, na czym zaoszczędzić. Oczywiście obszary, w których będziemy oszczędzać, też pomoże Pan Prezydent, ponieważ pisma Pana Przewodniczącego były kierowane do Pana Prezydenta i my spokojnie czekamy, aż Prezydent nam odpowie i poda propozycje, gdzie widzi oszczędności, bo jest gospodarzem i też powinien widzieć obszary, w których można zaoszczędzić. Każdy radny tego miasta, Pan Prezydent, jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom tego miasta. Ja mam nadzieję ogromną, że Pan Prezydent zdecyduje się przedstawić nam projekty budżetowe poszczególnych wydziałów. Grupa ludzi w tej sali tak raczej intuicyjnie odnosi się do tego, czym się zajmuje. Mnie to trochę przeraża. Straszenie mieszkańców tym, że nie będzie pieniędzy na to, co dla nich jest najważniejsze, wydaje się być nadużyciem. Dla większości przedsiębiorców, którym Państwo chcą obniżyć podatki, ta obniżka podatków ma charakter nawet mniej niż symboliczny.
jest to ukłon w kierunku przedsiębiorców, ukłon w kierunku mieszkańców. I ja nie mogę zrozumieć tego, jak ktoś się wypowiada z rządzących miastem bądź radnych i mówi, że 200 zł obniżki dla przedsiębiorcy to jest mało. Jeżeli ktoś ma 10 samochodów, 20, to tworzy realne koszty tej firmy. Mamy świąteczny nastrój, Dzień Świętego Mikołaja. Pan radny nie użyła, bardzo ładnie nam opowiedział o prezentach. Panie szanowny radny, no to chciałem panu tylko przypomnieć, że oprócz prezentów Mikołaj czasami nosi rózgi.